Cześć! Dzisiaj nie przygotowaliśmy dla Was klasycznej kolejnej wideorecenzji notebooka, ale podpowiemy Wam, jak w przypadku starszego laptopa doposażyć go w drugi dysk twardy. Zapraszam! Kiedy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami kilkuletniego laptopa, który nadal znakomicie spisuje się przy pracy, często dochodzimy do etapu, w którym chcemy rozbudować lub odświeżyć jego konfigurację. I o ile w przypadku rozbudowy pamięci RAM lub wymiany starego dysku na nowy nie jest to wielkim problemem, to kiedy dochodzimy do etapu, że chcielibyśmy mieć dwa dyski w tym samym laptopie, tu już mogą pojawić się schody. Wiele komputerów, jak notebook, którego wykorzystamy w dzisiejszym odcinku, Dell Inspiron 15 serii 3000, mają w sobie tylko jedno miejsce na dysk 2,5-calowy i tego już po prostu nie przeskoczymy. Jednak w przypadku, kiedy jesteśmy posiadaczami laptopa wciąż wyposażonego w napęd optyczny, z pomocą może nam przyjść taki poręczny gadżet, czyli kieszeń na dysk, którą zamontujemy właśnie w miejscu napędu optycznego. Jak to zrobić? Pokażę właśnie na przykładzie kieszeni Dire Bay marki Dire Fox. Dwa dyski w laptopie to bardzo przydatne rozwiązanie, szczególnie w momencie, gdy zastąpimy wysłużoną talerzówkę nowoczesnym dyskiem SSD, co da nam dodatkową wydajność oraz zwiększy bezpieczeństwo i osiągi sprzętu. Natomiast w momencie, gdy nie mamy drugiej kieszeni na dysk 2,5-calowy, możemy mieć z tym problem. Na szczęście na rynku są rozwiązania i akcesoria, które mogą nam pomóc z tym problemem. Jednym z nich jest właśnie kieszeń na dysk Dire Bay marki Dire Fox, w której zestawie znajdziemy wszystkie potrzebne akcesoria do przeprowadzenia tej operacji. W czarnym pudełku znajdziemy samo urządzenie oraz wszystkie niezbędne gadżety, czyli zestaw zaślepek, śrubokrętów oraz gadżet do podważania zatrzasków, jak i samą kieszeń na dysk. Sama kieszeń na dysk jest przeznaczona do częstego wkładania i wyciągania z laptopa. Z tego względu w całości została wykonana z aluminium, aby przetrwać tego typu ekscesy. W zestawie znajdziemy jeszcze V-Heister do podważania zatrzasków, mały śrubokręt oraz gumowe zaślepki, które będą nam potrzebne za chwilę. Na samym urządzeniu znajdziemy jeszcze dwa sprężnujące paski, które stabilizują kieszeń we wnętrzu komputera. Obsługiwane dyski mogą mieć maksymalnie 9,5 mm grubości. Kieszeń współpracuje z interfejsem SATA 3, a więc oferuje nam takie same osiągi jak kieszeń we wnętrzu komputera. Do tego jest hot swapowa, czyli możemy ją wyciągać i wkładać w trakcie pracy komputera oraz działa ze wsparciem plug and play, czyli nie będziemy potrzebować do tego żadnych sterowników. Na boku urządzenia znajdują się jeszcze dodatkowe przełączniki, z pomocą których dopasowujemy kompatybilność kieszeni do różnych marek laptopów. Konkretnie jakie ustawienia będą potrzebne, znajdziecie bez problemu na stronie producenta. Instalację dysku w samej kieszeni zaczynamy od wykorzystania wspomnianych czerwonych zaślepek. Musimy je zamontować w miejscach na boku dysku, tam gdzie powinny normalnie trafić śrubki. Z ich pomocą dysk będzie stabilnie ulokowany w samej kieszeni. Tak przygotowany dysk musimy już tylko włożyć na tył kieszeni, oczywiście z wyciągnięciem tego czerwonego dongla przytrzymującego całość w środku. Następnie przesuwamy go do przodu i we właściwym miejscu mocujemy gumkę stabilizującą dysk na tyle. Voilà. Następnym elementem musi być usunięcie napędu optycznego z komputera. W przypadku tego Inspirona jest to dziecinnie proste. Wystarczy wykręcenie jednej śrubki, aby całość wysunęła nam się z obudowy. I w tym momencie zamontowanie samej kieszeni jest dziecinnie proste. Wystarczy ją po prostu wsunąć na miejsce optyka. I w tym momencie pozostaje nam tylko
przełożenie, zaślepki z napędu optycznego na kieszeń, na dysk, aby stworzyć jednolitą linię obudowy. Tym sposobem stworzyliśmy dwudyskową konfigurację w komputerze, który zasadniczo do posiadania dwóch dysków nie był stworzony. Może to być bardzo przydatne rozwiązanie dla posiadaczy starszego sprzętu lub modeli wciąż jeszcze wyposażonych w napęd optyczny. To coraz rzadszy widok na rynku, ale jeszcze tego typu rozwiązania bywają przydatne. I na dziś to wszystko. Przypominam także o lajkowaniu naszego YouTube'owego kanału oraz o regularnym odwiedzaniu naszej facebookowej strony. Do zobaczenia.